Wracamy was ze spacerku. Poszliśmy sobie z Milką obejrzeć jedną łączkę. Tak, idziemy sobie. O, gdzie ta Milcia? Tu jest Milcia. Milcia jest tutaj pierwszy raz. Tak. Zaraz wam pokażę, co i jak. Musimy tutaj zobaczyć sobie miejsce na naszą sesję na Dzień Kobitków. O, sarenka. O, tam pobiegła. Za Milka. O Boże. Co to się stało? Tak, tam gdzieś w oddali gizmorży. Płacze za nami, bo Milka pierwszy raz, tak jak mówię, jest tutaj. O, zaraz sobie pójdziemy dalej. Chodź, zobaczymy, czy tu nie jest czasem mokro. Żebyśmy się nie zapadli. No musimy poszukać takiego miejsca na nasze właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, sesję na Dzień Kobiet. I no na razie... co ty robisz? Tak, Milka chciała sięgnąć właśnie po trawę. Zaplątała się w uwiąz. Mimo, że idzie cały czas za mną, powinna iść, to nie idzie. Chodź. O, tu ładne iglaczki. Tak, tam dalej. O, jakieś dziwne stworzonko. Tak, tam dalej, tam, o, tu tam jak ten słup. Jest rzeka, ale tam raczej nie będziemy podchodzić, bo nie wiem, czy czasem tam nie ma dziur po bobrach. Co, Milka? Ale tu cicho i fajnie, nie? Tak, tam jest oczyszczalnia ścieków. O, piękne słoneczko, piękne chmurki. Dobra, idziemy dalej. Powiem wam, że na razie jest w porządku. Jest tak troszeczkę gąbczasie, ale o, tutaj widać, że było koszone. Tak, tutaj my kosiliśmy w tamtym roku. Jeszcze by się przydało tutaj, przy samej rzeczce, żeby można było pójść na ryby, jak już będzie taki sezon. O, tam jest ta rzeka, Świnka nazywa się. O, tam już widzę, też ktoś wydeptał. Ale jest, no, jak na razie jest spoko. Nie ma tragedii. Oj, co się Milciu stało? Gdzie ty poszłaś? Tak, Milka ma na sobie kokardeczki dzisiaj. Ubrałyśmy się ładnie. Tak. Kokardki od końkartki Pampery. Milciu, zaprezentuj. Przez to słońce nie widzę, gdzie nagrywam, ale jest. O, to jest akurat z czerwona, z takim białym diamencikiem. Bardzo fajne. Bardzo fajnie wykonane. Chodź, Milka. I bardzo... bardzo ładnie, bardzo fajnie, bardzo starannie, o, tak też powiem. No. Och. Tak. Mila, co to za jakieś dziwne manewry dzisiaj u ciebie? Patrz przed siebie, rozglądaj się. Pierwszy raz tu jesteś. Ale musi sięgnąć. Chodź, idziemy. No, chodź. No, tu nie są zbyt piękne te kratowiska. No ale co zrobić? Przynajmniej nie ma robali. Tu fajne krzaczki. Ładne te brzuski. I te inne drzewka. Drzewko. Nie, Milka, jak mówisz? Idziemy już do naszych gałganów. Co? Nie, zostajemy. Przyjdziemy tu jutro jeszcze. O. Dobra, będziemy sobie wracać pomału. Zobaczymy, jak nam podróż w drugą stronę minie. Pewnie tak samo. O, te drzewa mi się podobają. Takie wielkie, wysokie. Jeszcze fajnie będą wyglądać, jak tu będzie zielono. O, już się nie mogę doczekać, jak obrosną listki. Trochę minus, że tu jest tak nierówno przez te trawy, no ale trudno. Idziemy, Milcia.
wiosnę się to jeszcze też ogarnę, ogarnie. Znaczy, no wiosna już zaraz, no ale później troszkę. Może tutaj będą się niedługo też konie pasły. Zobaczymy. Będziemy musieli dokupić troszkę palików. O, tutaj takie miejsce patykowe po pokrzywach. O, no my tu ogólnie jesteśmy na... Idziemy od strony sąsiada, naszego drugiego. No tu niestety nie mamy przejścia, bo sąsiad pomiędzy nami a tym, co teraz tu idziemy, zagrodził tak, że nie ma absolutnie żadnego przejścia. O, no i niestety musimy chodzić naokoło. Może coś się uda, żeby dogadać, może żeby jakąś furtkę chociażby zrobić z jednej, z drugiej strony, bo też możemy chodzić sobie z tyłu. A tak to muszę iść, o, tam do samego końca, kawałek chodnikiem przy drodze. No nie jest dla mnie to jakiś problem, no ale na przykład już iść z dwoma, no to jeszcze nie. Ale iść na przykład z trzema, tak jak mam jeszcze migotkę, która jeszcze nie jest do końca ogarnięta, że tak powiem. Chodzi, na uwiązie chodzi. Wszystko tam tak jak trzeba, daje sobie zrobić przy sobie. Czy jakieś tam właśnie czyszczenie, czy ten... No cokolwiek, tak? Czy zapleść ogon, w ogóle wszystko tam, prace te pielęgnacyjne. O, tu jaka ładna trawka. Gdzież Milka, nie zasnęłaś? Chodź, idziemy. No, czy jakieś tam prace pielęgnacyjne, cośkolwiek, no to da sobie zrobić, da przy sobie zrobić. Najgorsze jest to właśnie, że czasami potrafi się spłoszyć bez wyraźnego powodu. Mimo, że nawet o, idę sobie z nią kawałeczek, to albo zobaczy, że gizmo gdzieś tam jest dalej, albo Milka, no wiadomo, konia do innych koni też ciągnie, ale po prostu też wystarczy, że gizmo podejdzie gdzieś z której strony, no i ona od razu ucieka, bo ona ją, Milka z gizmem, ucha się zgrzałam, zasapałam się. Milka z gizmem migotkę odganiają po prostu. Tak, łof. Ajajaj. No i no niestety tak to wychodzi, że po prostu czasami się spłoszy, nie da się jej utrzymać. Zwłaszcza, że ona teraz jest w ciąży, to też nie chce jej zbytnio stresować, zbytnio od niej wymagać. Jak już się oźrebi, co myślę nastąpi na dniach, niedługo, ewentualnie za miesiąc, bo termin krycia nie jest znany. No i po prostu musimy poczekać, aż się wyźrebi. O, tutaj jest już dróżka wjazdowa do sąsiada. I idziemy do domu. Kawałek trzeba przejść. Nie jest duży. No ale z 400 metrów trzeba przejść. Jak nie lepiej nawet. O, ja mam taksówki, ja mam samochody. Teraz będzie szał ciał z Milką. Wszyscy będą się teraz na nas patrzeć. To. Co to? Pieski tam? Boże, swojego się nie boisz, a cudzych się boisz? Co, pójdziemy do nich zobaczyć, żebyś się nie bała? Czekaj, przełożę sobie uwiąz. No co? Pójdziemy do nich zobaczyć? Co, byś się ich nie bała? Chodź. Chodź. Pieski ładne. No ale niebezpieczne takie coś jest. Zwłaszcza jak wyskoczą. Tak nagle, nie? Staniemy sobie na bezpieczną odległość. Milka jest zdezorientowana. No co? Ale podchodzi. Co? No co? Oj Boże. A
ale musimy też chyba piaski przyzwyczaić do tego, że tutaj chodzimy. O, no i poszły, dobrze, no ale zjeżone? Nie, wracają. Oj, 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 oj. Dobra, idziemy, Minka. Idziemy, bo tam twój ukochany. Tak, no niestety, tu mamy właśnie takie coś. Tiry jeżdżą kilka razy dziennie, jak nie... O, kilka razy, kilkadziesiąt. Ale o niektórych porach jest to już aż wzmożony ruch. Typu godzina 12, pierwsza, przed 12, coś takiego. Godzina 15. No, wtedy jadą. Wcześniej jeździli jeden... No, praktycznie cały czas jeździli. A teraz się zmówili, bo po prostu jeżdżą do nas na Bogdankę z urobkiem. I teraz się zmówili, zgadali się i jeżdżą o tych samych godzinach praktycznie. Więc jest tutaj taki młyn, taki szum. O, Kismo już nas woła. Ale musimy i tak iść przejść kawałek jeszcze tutaj chodnikiem. Co tam? A już idzie do nas. Stęskniony. Mami gotkę to za Milką. Cały czas za Milką. Ale nie śpieszy mu się. Kismo! Chcesz ode mnie? Co? Ciuciu, chcesz? Co, idziemy, nie? Tak, tak to u nas właśnie wygląda. Szum i hałas. Ale przynajmniej konie nie boją się ruchu ulicznego i hałasu. Nie? Milka? Milka też była 2 lata temu ponad... No nie, nie, może ponad nie. 2 lata temu była jeszcze dzikim mustangiem. Razem z migotką. A teraz jest... No czasami też jeszcze jest dzikim mustangiem, ale to już naprawdę jak się bawi z Gizmą. Albo z Hektorem. A tak to już jest grzeczniutka. Nie, idziemy do domu, chodź. No, my sobie idziemy powoli do stajni. To będzie na razie taki mini vlog z Milką. Później może wam coś jeszcze nagram z Kismem. Zobaczymy, co będę z nim robić. Tak myślałam, żeby może ląże. Bo wczoraj miały wolny, no niestety deszcz padał cały dzień. Nie dało rady nawet wyjść na 5 minut. No to chociaż dzisiaj było ładnie. I przedwczoraj Gizmo, znaczy no, przedwczoraj miał jazdę, jeździliśmy, więc też nie miałam bardzo jak nagrać. A dzisiaj właśnie może mu zrobię ląże tak dla odmiany. No, otwieraj się. Przepraszam. Panie koniu, przepraszam, bo chcemy przyjść. Chodź, kucyk. Kucyk, chodź. No chodź, kuciku. Chodź, kuciku. No kuciku, chodź. No tak, ja wiem, że ty byś tam została, no ale niestety. Chodź. Chodź, bo Gizmo zaraz wyjdzie. Gizmo, ach już, ach Jezu. Boże kochany. Oj, 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 przyszła twoja dziewczynka, jeszcze cię gryzie. O, Agridu. Musimy to zamknąć teraz, ciekawe jak. O, tak tylko ruszyłam furtkę, to już od razu zaczęła się psuć. Ja nie wiem. O, dobra, poszło. No niestety, takie furteczki potrafią sobie osiąść i później nie da się ani zamknąć, ani otworzyć. Kismo, ty brudasie. Brzydki brudasie.
Czego mi się to nie wyostrza? No co? Puszczamy Milkę? A trzeba pozyskiwać kokardeczki, żeby się nie zaraz nie powróciły. Tak, bo Milka się zaraz wytarza. Dobra, idziemy zdjąć kokardki. No, to migotka. Migocia! Migocia, głupcia! Kiedy się będziesz ślebić? O, tak. No dobra, idziemy rozebrać Milkę, przebrać ją w kantar i zobaczymy, co dalej. Jestem z powrotem. Musiałam się przebrać, bo po spacerze z Milką tak się zgrzałam, że całą kurtkę miałam mokrą od środka, o, taka troszkę nie przepuszczająca nic. Dobra, teraz idę po Gizmo i go sobie trochę polążuję i potem jak się uda, to pójdziemy z powrotem tam, gdzie byliśmy z Milką, żeby on też zobaczył i żeby po prostu no poznał po prostu to miejsce, tak? Kiedyś tam chodziłam z nim, ale to było kiedyś i myślę, że tego nie zapomniał, no ale warto mu przypomnieć. Dobra, idziemy po Gizma i bierzemy się do roboty. Wiosna idzie, mamy roztopy. No niestety, tak bywa. Co tam? Już wiesz, że po ciebie idę? Migotka już od razu zobaczyła, że idę. To już oczywiście się odsuwa, bo oczywiście zaraz i ona będzie pobierana do czegokolwiek akurat. Co dupki? Co dupcie małe? Co dupeczki? Chodź. Czekaj, gdzie to? Gdzie tam? Nie będzie cucu. Czekaj, bo nie mogę tego zawiązać. O, idziemy. O, już dęba. No. O, tak, no. Aj, jak pięknie, tak. Proszę. Masz. Żeby nie było, że nie dostałeś cukierka, a zrobiłeś coś. No chodź, musimy cię wyczyścić. Chodź, chodź. No co, nie chcesz? Chodź. Idziemy, chodź. On nie chce iść. Dlaczego ty nie chcesz iść? Koniu! Chodź, to dostaniesz cukierka, chodź. To dzisiaj też masz muchy w nosie? Idzie. Idziesz? Szybko idziemy. Szybko, nie kulaj ucha. Nie uchaj, kulaj. Nerwus. Aby tylko coś dobrego dostać. Idzie. Idziesz? Szybko idziemy. Szybko. Nie kulaj ucha. Nie uchaj, kulaj. Nerwus. Aby tylko coś dobrego dostać. Bierzemy się za czyszczenie. Boże, kocham. Tak, niestety w stanie mam chwilowo warunki polowe. Tak bywa. Bo robimy kolejny boksik. Tutaj będzie taki mały dla kucyka. O, gdzie ten świetnik? I na razie chwilowo tak wszystko jest tak byle jak. Ale niedługo się to zmieni. Dobra. Matko kochana. Gizmo. Sobie jesteśmy na lążowniczku. Ja niestety musiałam. Gizmo strasznie. Już jesteśmy sobie na lążowniku. Jednym z trzech, jakie u nas są.
ale najczęściej na tym sobie lążuję konie. No i co? Bierzemy się do roboty. Na razie sobie z tempikiem idziemy. Tak. Tutaj dzisiaj z Milką równałyśmy. Och, Kismo błoczko, tak. Kismo nie lubi kałuż, on w ogóle nie lubi być, deptać właśnie w kałużach, w błocie, ale wytarzać się to oczywiście pierwszy. Tak. Teraz sobie troszkę kusujemy. Oczywiście jak ja trzymam telefon czy aparat, żeby zrobić czy zdjęcie, czy nagrać właśnie filmik, to Kismo sobie zwalnia. Dalej. Tak, później sobie ustawimy trochę drążków na kłus, na galop. Ale to jeszcze chwilę, bo dopiero zaczęliśmy. Niestety, tutaj mamy taki teren, że mamy tutaj niby piach rozsypany, ale już zmieszał się. No jeszcze jest, jeszcze, że tak powiem, widać, czuć pod nogami, ale więcej jest właśnie tej gliny, którą tutaj mamy wszechobecną. No i dlatego właśnie się robi takie błoto, bo z wierzchu jest właśnie ziemia zwilżona trochę. Robią się kałuże, a pod spodem jest sucho, jest tak jakby beton po prostu wylany. Taką mamy tutaj niestety ziemię. Ale po przybronowaniu przez Milkę, a czasami też i Kisma, jakoś dajemy radę. Tapataj, 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 tapataj. Tak. Kismo już sobie troszkę stępuje, chwila odpoczynek, dosłownie parę minut i zaraz zaczynamy tutaj na drążkach. Niech sobie tutaj Kismo pochodzi, zobaczy, czy teraz ma ustawione, chociaż on bez tego wie. I zaraz zaczynamy dalszą pracę. Dalej, dalej. Kismo zmienił nogę w locie na złą. Zagalopujesz? Czy nie chce ci się? Dobra, chwila, chwila kusa. A. Kismo już polążowany. Trochę się spocił, no ale wiadomo, ciepło, to i on się spocił i idziemy się przejść tam, gdzie byliśmy z Milką wcześniej. Chodź Kismacz, idziemy. Oj, znowu ta kochana nasza furtka. Idziemy. Tak, zaraz Milka zacznie koncert. Pewnie. Może nie. O, Kismo, jaki zmarnowany jesteś. No trochę popracował, więc ma prawo. Ale on teraz to najchętniej to by zanurzył łeb w trawę i by stąd nie wychodził. Nie? Idziemy. No, idziemy sobie. Wszyscy w samochodach na nas się patrzą. Jakby widzieli kosmitów standardowo.
O, zmaczał sobie cień, idzie. I idziemy tutaj. O, tam jakiś kot przebiegł, nie wiadomo, nie wiem jaki. Ale jakiś znajomy. Chodź, kisa. Fajnie wygląda tutaj taka alejka. Cicho. Chodź. Chodź. Ile razy jak szłam z nim na spacer, to zawsze na początku on szedł przede mną. Później już, no czasami dorobiliśmy sobie takie dłuższe spacery, no to później już pod sam koniec już musiałam go ciągnąć. Najpierw on ciągał mnie, a później ja jego. Chodź. Idziemy. Jakby nie było Gizmo tą drogą, jeszcze nie chodził. No dobra, masz, skubnij sobie troszeczkę. Tak, ciebie jak tu puści, to normalnie byś się zapchał. Więcej bierze do gęby niż może zjeść. Chodź. Chodź. No chodź. Parciuch. Byś się rozejrzał trochę, a nie tylko trawę skubiesz. Chodź. Idziemy. Chodź tam. Chodź. O właśnie. Widzisz? Mówię, rozejrzyj się. Czegoś się przestraszył, nawet nie wiem czego. Chyba tego, że zaczęły szeleścić te patyki. No chodź! Chodź szybko! Aha. Zaczynają się te dźwięki koniowate. Chodź! Gizma to jest raj! Nie patrzy, gdzie idzie, tylko patrzy, jak ja idę. Ja idę, to i on. To tak, żeby mógł skubać trawkę. No tutaj to by miały pobiegać. Nie? Aj, tutaj to byś się wyszalał. Chodź, pospacerujemy sobie. Tylko byś jadł, jadł. Szura aparat. Teraz jakieś focie może zrobię mu. O Jezu. No i co? I w dół łeb, oczywiście. Chodź, zobaczymy tam. Co tam jest. O, tu ktoś sobie ogrodził coś. Uwaga, patrzymy pod nogi. O, mieliśmy pod rzeczkę nie podchodzić, ale widzę, że tutaj jest... Tak, oczywiście pan pierwszy. Ja tu nie chciałam właśnie przechodzić, bo to są te krzaki. Gizmo! Przesmuj się, grubasie. Tak, Gizmo czasami jest taki chamski. Czekaj, chodź tu, bo zaraz mi wpadniesz do tej wody. Byś się napił. O, jaka ładna rzeczka. O, to gałązki. Właśnie ja chciałam uniknąć tego, żeby nie wejść w te gałęzie, a on oczywiście... Szkoda, że ta rzeczka jest głęboka i tak wysoko jest. Bo byśmy się tu pochlapali w lecie. Boże, jedyny kawałek zielonego pod suchym, a on musi tutaj normalnie chycić. Nie może przeżyć. O, to już wiem, co będziemy robić w lecie. Mam nadzieję, że tu nie pozarasta. Bobry tu coś tutaj modziły, bo widać tutaj dziury, tam dziura, tam dziura. Nawet tam jest, o tutaj właśnie w tym miejscu, na wprost. Czasami było widać, jak na rybach byliśmy, to nutrie pływały,
albo szczury takie wodne. O. No i żaby. Chodź, idziemy, bo ty się tu zapadasz. Chodź, chodź. O, idziemy sobie tamik na tą trawkę, zrobimy jakieś zdjęcia i wrócimy do domu. A tu widać, coś tu jeść, coś tutaj było robione. Chodź, Kamilu. Jajko. Nie można pójść z koniem na spacer, bo koń cały czas wycieka trawę. Koniu, zaraz będziesz jadł. No, ładne miejsce. Bardzo fajne. O, tędy. Chodziłam do szkoły. Znaczy, chodziłam do szkoły. Wracałam przeważnie ze szkoły. Mamy tam, o, tam jak te drzewa, tam. Mamy miasteczko. Tak, potykaj się o własne nogi. Ja to opowiadam, a ty potykaj się o własne nogi. Dobra, poskubaj sobie. No. I tam jak to gospodarstwo było zagrodzone, tam krowy przeważnie były. Trzeba było przejść przez bramkę. I tu o tak o, była taka ścieżka wydeptana, bo też sąsiadka nasza, taka starsza pani, właśnie też tędy chodziła. No ale od kiedy ten sąsiad tutaj nam zamknął, że tak powiem, dojście, no to nie bardzo można przejść. Ona też tamtędy chodziła, ale teraz chodzi chodniczkiem. No. Ich ty. No, trzeba będzie tutaj ten zrobić wam wybieg i już będziesz sobie tutaj siedział. I żar, aż urośniesz dwa razy taki, jak jesteś. No już tak idziemy tutaj z Gizmem powoli do domu, tak, oczywiście on by tutaj najchętniej został, by nie wracał na cały dzień, na całą noc. No ale trudno, musimy wracać, bo dzieci płaczą. I znaleźliśmy pierwsze bazie kotki. Bazie, tak zwane. U nas się mówi bazie kotki. No, ostrzej się tu. Się nie chce wyostrzyć. No. Niedobre, nie chce się wyostrzyć. No, w każdym bądź razie tutaj troszkę zaczynają już wyłazić. O, to już coś. O, to taki zielony już jest jeden. A to taki mały, biały. O, zaraz może go powiększymy. Się wyoszczy. Nie wyoszczy się. No cholercia. No trudno. W każdym razie, o, tutaj widać. I fajno. Już wiem, gdzie przyjść po bazie na koszyk wielkanocny. Zaraz tu brzuski będą. I tu, nie, może jeszcze nie. O. Tu już ma takie, o. Co, idziemy, żarłoku? Nie, ja zostaję. Mhm, na pewno. Dobra, idziemy do domu. No i co? Idziemy, chodź. No chodź szybciutko. Ledwo, ale idę. Nie chcę, ale muszę. Dzisiaj z Gizmem już się z wami żegnamy. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję w niedługim czasie. Na pewno będzie filmik po tym naszym Dniu Kobiet. Zobaczymy, ile tych kobiet będzie. No i do zobaczenia następnym razem.